Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób za pomocą multimetru sprawdzić, czy bezpiecznik jest sprawny, który jest na miejscu wsadzony bez jego wyciągania. Wystarczy za pomocą multimetru ustawić tu na pokrętle pomiar ciągłości przewodu, ciągłości dowolnego elementu. Tutaj. Tutaj ustawienia standardowe, połączone sondy w standardowy sposób do pomiarów. Kładziemy sobie multimetr lub też go trzymamy i zobaczcie, jak wygląda pomiar, gdy ciągłość jest zachowana. Wystarczy zbliżyć do siebie dwie sondy. Gdy nie ma, jest jedyneczka. Chcemy sprawdzić teraz ten tutaj bezpiecznik przykładowy. Czy on jest cały, czy nie jest pęknięty. Są niektóre takie, że nie widać po prostu, bo są czarne, kolorowe. Wystarczy zbliżyć tu do jednej nóżki i do drugiej i sprawdzić. Ten bezpiecznik jest sprawny. Drugi. Ten bezpiecznik jest sprawny. Wszystko w najlepszym porządku. I w ten sposób możecie wykonać pomiar dowolnego bezpiecznika. Zobaczcie. Jest wszystko w porządku. Co w sytuacji, kiedy nie mamy tych wyjść tutaj na zewnątrz? Na przykład ten bezpiecznik tutaj, no nie bardzo możemy cokolwiek zrobić. W takim wypadku naturalnie najlepszym byłoby ten bezpiecznik po prostu wyciągnąć. Wyciągnąć i na nóżkach, tych na dole, na nóżkach przyłożyć i sprawdzić, czy jest ciągłość. Tą ciągłość możemy wykonać na dowolnym elemencie, nawet tutaj, nie wiem, tak jak widzicie zresztą, na sobie. Tak więc bez problemu możecie za pomocą multimetru sprawdzić bezpiecznik i czy ciągłość jest. Tak samo w przekaźnikach można sprawdzić, czy jest ciągłość. Na przewodach, na przykład audio, na przewodach różnego rodzaju, jakie mamy w naszym pojeździe. Tak więc jak widzicie, pomiar jest bardzo prosty do wykonania. I to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Mam nadzieję, że ten drobny poradnik Wam się przyda. Cześć Wam!